Jemu przede wszystkim trzeba oddać chwałę. Myślę, że też z tego miejsca chcemy podziękować Kościołowi Jezus żyje za to, że doładowuje nas, tak? Jesiennie nas doładowuje. Kiedy słońce pada, oni dają nam słońce, kiedy deszcz pada, dają oni nam słońce z nieba poprzez to, co proponują. Więc to jest dla mnie fajne, to co Jurek robi, znamy się od wielu lat, jest to fajne, że zawsze coś świeżego i kolejnego i do przodu. Dlatego potrzebujemy rozwoju, progresu i potrzebujemy się uczyć. Amen. W tej sesji, w tym czasie do południowej są to warsztaty, nie będzie uwielbienia, bardzo, że tak powiem, w cudzysłowie sucho będzie, natomiast nie sucho od Boga. I chciałbym, żebyśmy w tej chwili powitali brata Krzywego. Bracie, witamy Cię. Naszymi uszami, naszymi i Pana Boga ustami, mam nadzieję. I to jest czas, kiedy jeśli ktoś potrzebuje konsultacji, to zapraszamy przy tamtym stole po lewej stronie, w kantorku ze drzwiami, tam jest oplakatowane, tak, zapraszamy. Będzie czas, kiedy będzie można z tych konsultacji skorzystać. Więc jak znam brata Krzywego, to już jest gotowe, tak? Jest gotowe i jeśli ktoś ma taką potrzebę, to jak najbardziej. Warsztaty finansowe poprowadzi człowiek Jerry Pin. Witamy go serdecznie. Przychodzimy. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy Jerry'ego poznałem, oczywiście nie osobiście, tylko kiedy służył w Polsce, to było na konferencji Revelanda w Gdyni. To był błogosławiony czas. I kiedy mówi się o Jerry, to mówi się, że to jest misjonarz, który przyjechał z Ameryki. Dla mnie to jest człowiek, który jest Polakiem. Tutaj jest, ma żonę Polkę. Mówi po polsku, będzie głosił po polsku, ma serce dla Polski. A to, w jaki sposób się znalazł w Polsce, jest to świadectwo, które powoduje, że naprawdę wierzy się w cuda. Amen? Więc powitajmy go jeszcze raz serdecznie. Ja ze swojej strony chcę przeczytać fragment, który bardzo mocno pracuje nade mną odnośnie finansów. On przemówił do mnie, dotknął mnie jakiś rok temu i nie mogę odejść od niego. Jest to coś, jest to wyzwanie dla mojego życia. Jest to Księga Kaznodziei, 10 rozdział, werset 19. I jeden z najbogatszych ludzi świata, król Salomon, to powiedział. I on mówi tak: ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko. Pieniądz umożliwia wszystko. I to jest bardzo wyzywające słowo dla mnie. Ja zostawiam to bez komentarza. Król Salomon też nie komentuje słowa. On daje ziarno, które mówi: pieniądz umożliwia wszystko. Jest to mocne słowo i myślę, że potrzeba odpowiedniego zrozumienia tego fragmentu. Ja chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie finansów, bo takie warsztaty Jerry poprowadzi. Według statystyk Polacy są drugim narodem, który pracuje najwięcej w ciągu roku. 2015 godzin, tyle średnio statystycznie pracujący człowiek Polak pracuje. Więcej pracują Koreańczycy. Najmniej pracują w Holandii, bo 1200, prawie 1300 godzin rocznie. Dlaczego o tym mówię? Bo to mówi o tym, że człowiek pracujący spędza w pracy od 10 do 12 godzin dziennie. Jest to połowa twojego i mojego życia. Za czym? Aby zdobyć pieniądze, aby mieć zapłatę za nią. Połowę życia sprzedajemy za jakąś wartość. Więc wydaje mi się, że warto dzisiaj uczyć się, jak zarządzać tą zapłatą, którą mamy. Jak zarządzać odpowiednio finansami. Jak
podejść i zrozumieć Boży sposób, Bożą ekonomię. Dlatego zachęcam do notatek, zachęcam do uważnego słuchania. Myślę, że będą się rodziły pytania, więc warto je notować. Być może będzie czas, żeby na nie odpowiedzieć. Już teraz zapraszam Cię, Jerzy. Proszę. Dziękuję. Zapraszam wszystkich na tamtej stronie sala, bo będzie tutaj prezentacja, będzie lepiej widać. Jak już miło powiedziane, jestem misjonarzem, przyjechałem do Polski około 19 lat temu. Wkrótce to będzie 20 lat w Polsce. Zanim przyjechałem. Zanim przyjechałem do Polski, prowadziłem własny biznes w Stanach. Jako 18-latek zakładałem firmę, który sprzątał biurowce. Pierwszy rok ciężko sam pracowałem, drugi rok zatrudniałem pierwsze osoby. To była moja mama. Trzeci rok zaczynałem zatrudnić więcej osób. Na czwarty rok już nie pracowałem. Rozbudowałem biznes, że miałem 26 osób i byłem bardzo znany w okolicy. Miałem przed, miałem pieniądze, ładny dom, samochody i osiągnąłem wszystko, co marzyłem, bo zakładałem biznes na podstawie werset z Mateusz. Dobrze zrobiony, wierny sługa. I nazwa mojej firmy była Dobrze Zrobione. Bo ja wierzę, że jeżeli robimy coś jako wierzący, ma być jakość. Nie byli jak, ale jakość. Więc miałem trochę doświadczenia w biznes i robienie pieniędzy. I trochę tego doświadczenia chcę z wami podzielić. Dzisiaj też prowadzę biznes, prowadzę biuro tłumaczeń. Więc tłumaczę mi różne języki, wszystko, co jest potrzebne. Na pierwszej sesji jestem rozmawiać na temat dług, kredyt i raty. Ile osób tutaj ma jakiś dług w tej chwili? Podnoszę rękę. Więc ja liczę do około 70%. Chcę wam dzisiaj powiedzieć coś na temat długi, aby unikać wszelki długi. Bo człowiek, który jest zadłużony, ma problem służyć Bogu. I dalej później będę o to powiedzieć. Więc nie padaj długi, bo to jest pułapka. Idziemy do sklepu na ulicę i wszędzie widzimy plakaty, że możesz wziąć szybki gotówkę, kredyt, że wszystko, co marzysz, możesz mieć. Ale to jest jakby pułapka od diabła, bo on chce ukraść pieniądze, które daje Bóg, aby nie mieć pieniądze na Królestwo Bożego. I przez bierzenie kredyt i pożyczki i inne rzeczy, nie tylko musimy tego oddać, ale jeszcze coś do tego, tak? Jest odsetki, jest czasami opłaty, aby mieć ten kredyt i potem, jeżeli płacimy na czas, jest co? Jest kara, jest wyzwanie i kwoty, które pożyczymy, bardzo często oddajemy ogromne, ogromne odsetki. Więc w Polsce jest wracający problem z długami. Osoby, które najwięcej ma problem z długami,
To jest osoby, które nie płaci jego rachunki w ciągu 60 dni. Częściej to jest mężczyzna niż kobiety, między 30 i 39 lat. I w miejscowości do 500 tysięcy osób. Średnie zadłużenie w tej chwili, to było miesiąc temu, na jedną osobę w Polsce to jest 11 395 zł. Przeciętny Polak jest zadłużony. Więc to jest ogromne kwoty. Czym mamy dług? Kim jestem winny? Więc to jest za energię, telefon, mieszkanie, opłaty leasingowe i inne kredyty. Tu jest pisane, że nasz dług jako Polacy co roku ciągają wyższy i wyższy pułap. Patrząc od roku 2008, widać, jak dług Polacy dramatycznie wzrastał. W tej chwili około 5% osób nie płaci rachunki. Taki bardzo podstawowy gaz, wodę, prąd. 5% nie płaci na czas. Po prostu nie mają, bo mają kredyt, mają raty, mają pożyczki. I muszą tego najpierw płacić, potem są zadłużeni wobec media. Dlaczego mamy dług? Jest wybór. I ten wybór jest chciwość. Jasen. To i to. Jest bardzo łatwo. Idziemy do sklepu, widzimy nowa lodówka, nowa pralka. Coś tam, który mamy jakiś stary i myślimy, o, jak sobie myśl taki nowy, ma lepsze guziki, ma musiące i diabeł mówi do nasze serce, musisz to mieć. Sąsiedzi mówi do nas, musisz to mieć. A więc chciwość czasami jest powód, dlaczego człowiek pada długi. Ale też jest inne powody. Czasami padamy w długi, bo jest sytuacja, która jest ponad naszą kontrolą. Nasze głowy możemy stracić pracę, możemy stracić zdrowie, może być jakiś wypadek, może być kradzież, albo siły wyższe. Na przykład niedawno temu byliśmy powodzi i ludzie stracili cały majątek. Śmierć. Więc są różne powody, dlaczego człowiek może mieć dług. Ale jest też, co ja nazywam dobry dług. Zadłużyć, aby polepszyć naszą sytuację i naszą edukację, na przykład pożyczyć pieniądze, aby iść na kurs, powiedzmy komputerowy, aby mieć lepsze kwalifikacje do pracy. Na przykład, jeśli w tej chwili zarobisz 1000 zł, ale w twoim zakład pracy człowiek, który zna angielski, robi 2000 zł, warto inwestować 500 zł, podnosić twoje kwalifikacje. Więc stylowo możesz mieć jakiś dług, ale co miesiąc będziesz zarobić jeszcze 1000 zł. Więc są takie długi, które są warto, aby podnosić nasze edukacje, podnosić nasze umiejętności, dług na przykład, aby rozpocząć biznes albo jakieś bezpieczne inwestycje. Też jest drugi dzień, aby pożyczyć nasze aktywy. Więc jest dobre, aby nie cały czas wynająć mieszkanie, tylko mieć własne. Bo jak będziemy wynająć mieszkanie, co miesiąc płacimy powiedzmy 1000 zł do czyjejś kieszeni, kiedy ten 1000 zł może być płacone w ramach właśnie mieszkania, bo po 30 lat
to mieszkanie może być nasze i możemy dziedziczyć nasze dzieci. Jeżeli będziemy wynająć, po 30 lat, co ma nasze dzieci? Nic. A więc są pewne wybory w naszym życiu, aby mieć dobry dług, ale ten dobry dług musi zarabiać dla nas. Albo powiększyć nasze aktywów, albo powiększyć dochodów, albo jest trzecia dziedzina, aby mniejszyć wydatki. Na przykład na dom postawić panele solarne, aby pogrzać wodę i mieszkania. Więc to jest inwestycja. Możesz wydać na przykład 10 tysięcy złotych, ale po 40 lat możesz oszczędzić 20-30 tysięcy złotych. Więc są pewne rzeczy, które możemy traktować jako dobre długi i złe długi. Na przykład, aby oczywić mieszkanie czy budynek. To jest pewien kwotę, który musimy wydać. Myślimy, że lepiej wydać na inne rzeczy, ale jeśli będziemy liczyć rok po roku, ten pieniądze wraca do nas. Zły dług jest wydanie pieniądze na cokolwiek inne rzeczy. Wydanie tylko na konsumpcję. Paść to nie tylko, aby mieć jedzenie, tylko aby mieć lepsze ubrania, tylko aby mieć lepsze poczucie. To jest, według mnie, to jest zły dług. Są trzy słowa, które brakuje w naszym społeczeństwie. To jest dyscyplina, samokontrola i stop. Co jest samokontrola? Że ja potrafię powiedzieć nie. Jak wszyscy inni wpływają na mnie i mówią, musisz to robić, musisz to robić, musisz to mieć. Umiejętności, aby powiedzieć nie, stop. To ja chcę, tego nie chcę. Dług powoduje stres. Czy myślałeś czasami, a jak mam płacić teraz tego długu? Tak? Ktoś pomyślał, że jest koniec miesiąc, zostało mi tylko 50 zł i mam jeszcze 200 zł do płacenia. Myślę mi, jak mam płacić? Skąd brać pieniądze? Więc dług zawsze będzie spowodować stres. I stres nie jest dobry dla nas. Będzie źle działać na nasze ciało i zdrowie. Pytanie jest dla osoby, które są tutaj w sali. Dlaczego ty jesteś długi? Czy to było wybór dobry dług, czy zły? Czy to było poza twojej kontrolą? Na przykład miałeś wypadek samochodowy i straciłeś pracę, straciłeś mąż czy żonę. Czy to było głupi decyzje? Więc na okoliczności nie mamy wpływ, ale na nasze decyzje mamy wpływ. Jeżeli zrobiliśmy, podjęliśmy złe decyzje, zawsze jest wejście. I wejście to jest wyznanie. Panie Boże, przebacz mi, że wykonałem zły wybór. Prosić o przebaczenie i prosić o Boże łaskę. Ja wierzę, że nie ma żadnej sytuacji dla Ciebie, której Bóg mi jest w stanie odwrócić i korzystać Bóg do mnie. Ja znam pewne osoby, może Ty znasz też, które ciągle mają problemy finansowe. Znasz kogoś, który ciągle ma jakiś problem finansowy? Ja znam mnóstwo. Znam jeden człowiek, który ciągle ma długi. A więc pożyczy od, powiedzmy, Bogdan, aby opłacić Jurka. I potem pożyczy od Michał, aby płacić Bogdan. I potem pożyczy od trzeci, aby czwarty i tak dalej, i tak dalej. I ten dług wraca i wraca.
Kiedy zaczyna się pożyczyć pieniądze, to zaczyna być taki nawyk, że jest bardzo trudne zerwać tego. Kiedy zaczynasz pożyczyć, zaczyna być twoje charakter. Po prostu padasz w takiej rutynie, że potrzebują pieniądze, więc idą do przyjaciela i ciągną rękę do niego. Albo do rodziny. Albo do bank. Ale chcę dać pytanie. Czy pożyczone pieniądze jest twoje? Pożyczone pieniądze nie jest twoje. A jeśli pożyczasz pieniądze, które nie jest twoje, będzie błogosławiona czy nie? To zależy. Dobre pytanie. Bo pożyczone pieniądze ani nie zarabiałeś, ani nie zasłużyłeś. A więc zawsze pożyczone pieniądze spowoduje jakiś problem i jakiś kłopot. Czasami rodziny stworzą takie sytuacje, że jeśli brakujesz pieniędzy, idziesz do mamy czy taty i prosisz o pieniądze, ale potem mogą to pozostać przeciwne tobie. Ja znam wiele przypadków, że rodziców pożyczają dzieci pieniądze i potem jest, ale jesteście nam winni. Chcemy, aby zrobiliście tego i tego i tego. I mówicie, ale my mamy własne rzeczy, ale jesteście nam winni. I spowoduje pewien rodzaj niewolnictwa. Bo kiedy jesteśmy dłużni kogoś, oni są nasze panami i my jesteśmy niewolnicy. Czy Bóg powołał siebie do niewolnictwa? Bóg nam uwolnił z niewolnictwa, więc Biblia mówi nam, że bogacz panuje i dłużnik jest sługą wyrzeczenia. Biblia nie zabrania nam pożyczyć, Biblia nie zabrania nam, aby mieć długi, ale mówi tutaj, tu jest mądrość. Jeśli chcesz być inny kogoś, będziesz jego dłużnikiem i on będzie twoim panem. Więc Biblia nie zabrania, ale daje nam mądrość. Czy ty chcesz, aby ktoś panował na twoje życie? Czy chcesz, aby ktoś na koniec miesiąca, kiedy są należne zapłaty, aby ktoś ciągle zero na tobie i twojej rodzinie pracuje? Nie. To nie jest zdrowa sytuacja. Nie wracaj do niewolnictwa, bo kiedy Jezus Chrystus nam okupił, okupił nam od wszelki niewolnictwo. Czasami myślimy, że jak mamy problem, po prostu idziemy do banku, idziemy do jakiś przedstawiciel, który daje szybki gotówki i będzie rozwiązać wszystkie problemy, które mamy. Moje pytanie jest, dlaczego idziesz do banku, aby rozwiązać problem i nie do Boga? Bo przez chodzenie do banku, aby rozwiązać problem, pokazamy, że nie ufamy Bogu. Jeżeli mamy problem finansowy, jeżeli jest potrzebne finanse, aby coś kupić, polegaj na Bogu, nie na banku. Bóg zawsze ma nasze najlepsze interesy. A bank? Bank nie istnieje, bo oni są wielki przyjaciół dla człowieka. Banki istnieją, aby zarabiać. Tak? A na kogo będą zarabiać? Na tym. A więc banker to nie jest przyjaciół. To jest człowiek, który widzi w tobie zysk. A Bóg nie patrzy na tobie jako człowiek,
który może mieć zysk. On patrzy na twoje życie, jak się błogosławić, jak zachęcać, jak ponosić na następny poziom. Wszędzie w reklamach mam reklamę, która mówi, że jeśli kupujesz ten nowy samochód, będziesz szczęśliwy. Jeśli masz ten nowy ekspres do kawy, będziesz szczęśliwy. Ale te rzeczy nie dają szczęścia. A więc kiedykolwiek byłeś jakiś wielki hipermarket czy sklep i od razu przydawca chodzi do ciebie i mówi, tego nowe kino domowe albo ten nowa lodówka musisz mieć, wszyscy mają, to jest najlepsze. Myślę, że o, fajnie, ale ten człowiek nie jest nasz przyjaciół. Ten człowiek jest tam, aby zarabiać. Więc musimy mieć to na naszej świadomość. I jeśli pozwolisz, banki będą zabrać wszystko, co masz. Bo oni istnieją tylko, aby zarabiać, nic więcej. Dług jest bardzo drogi. Nie tylko kiedy musisz płacić odsetki, ale bardzo często, jeśli chcesz pożyczyć pieniądze od banku, jest opłaty i potem czasami też jest ubezpieczenie na twój kredyt. Jest potem jakieś opłaty, jest jakaś kara finansowa, jeśli spóźnisz jeden dzień. I człowiek, jeżeli będzie pozwolić, człowiek będzie bez niczego, bo banki nie mają żadnych skrupułów, aby brać wszystko, co masz. Znam jeden człowiek, który pożyczył pieniądze na dom i spóźnił tylko troszeczkę na jego raty, chociaż płacił przez dobre 15 lat. I bank zabrał go dom i postawił go na ulicy. Chociaż płacił przez 15 lat. A Bóg takie rzeczy nie robi. Było takiej kobiety, którą znam, pukała do nas drzwi jednego razu i pytała, czy może mi on pomagać? Bo on ma problem finansowy i nie ma co jeść. I powiedziałam, owszem, może mi pomagać? I dałam dwa szarki jedzenia i powiedziałam, ale jestem tobie odwiedzić w domu. Czemu może mi odwiedzić was? I owszem, bo chciałam dowiedzieć, jakie jest źródło i problem finansowy, czy nie mają na jedzenia. Więc kiedy byłem u niej w domu z żoną, idziemy do pokoju i jest całkowicie nowe kino domowe. Taki ogromny telewizor, głośniki wszędzie. Ja patrzę na dom. Pokazał nam drugi pokoju. Jest nowy komputer z głośnikami też. I ona rozmawiał z nami i mówi, że i oni są biedni, nie mają pieniędzy na jedzenie. I czy może mi pomagać też płacenie rachunki, bo nie mają na ogrzewanie. I pytałem, skąd jest ten nowy kino domowy? Bo kupiliśmy na raty. Więc łatwiej, więc 15 raty i są miesiąc. I pytałem, a ten komputer tutaj też kupiliśmy na raty. Pieniądze, które idą na raty, muszą płacić, bo inaczej oni będą zabrać po zwrotu ten przed i nie mieli pieniądze na jedzenie. Ja powiedziałam, ja mam bardzo proste rozwiązanie, jak zobaczyć wasze problemy, brak pieniędzy na jedzenie. Przedaj ten kino domowy i ten komputer, opłacić ten dług, i co miesiąc będziesz miała po zwrotem normalne pieniądze na jedzenie i na rachunki. Bo oni przez chciwość, czyli więcej i więcej i więcej, padli w dług. Płacenie raty na dom.
czasami tak wygląda życie. Dług jest tak wielki, że człowiek nie może dłużyć. Zawsze pomyślisz 10 razy, czy na pewno tego, który chce kupić na raty, na kredyt, czy na pewno to jest rzecz, która jest ładna na ten czas. Nie pod impuls chwili, czy byłeś w sklepu, jest promocja, kupić na raty, ale czy na pewno to jest ten rzecz dla mnie na ten czas. Czasami jest potrzebne na większe wydatki, na przykład dom. Ale zawsze musisz porównać, czy ja mam wystarczający, aby płacić wszystkie inne warunki i raty na to, albo czy ten pożyczka będzie stworzyć problemy, czy będzie brakowało pieniędzy na ogrzewanie, na jedzenie i inne rzeczy. Więc nie kupuj na raty, jeżeli nie musisz. Oszczędzić trochę pieniędzy i potem kupić za gotówkę. I teraz chcę dać taki bardzo prosty przykład. Powiedzmy, że chcesz kupić nowe kino domowe. Wyjdziesz z sklepu, sprzedawca mówi, jest tylko 5000 zł, ale ma wszelkie nowości, to będzie, ty będziesz szczęśliwy do końca życia. I mówisz do sprzedawcy, ale słuchaj, ja nie mam nic. I ten sprzedawca przychodzi do ciebie i mówi, przyjaciół, bez problemu, chodź tutaj do takiego stoliku, będzie mi wypełnić tylko formularze i załatwi mi to. Możesz na kartę kredytową. Założeni dzisiaj na ciebie nowa karta kredytowa. I kupisz na nową kartę albo jakieś inne warunki za 5000 zł. I jesteś szczęśliwy do koniec miesiąca. Jak długo będziesz płacić 5000 zł? Jeżeli na przykład kupowałeś to w Tesco i dali kartę kredytową Tesco i będziesz co miesiąc 100 zł płacić, jak długo będzie zajmowało, aby płacić 5000? Cztery miesiące? A może 36? Więcej. 48 miesięcy? Więcej. Możesz pozować. Ktoś mówi 48 miesięcy. 72? 84? Jak długo, jeżeli co miesiąc 100 zł, było 5000 zł na kartę kredytową. Powiedz mi Tesco. Nigdy. Płacisz 100 zł miesięcy, nigdy nie będziesz płacić ten dług. Bo ten kartę kredytową jest 26,04%. Masz tu 5000 zł, płacisz 100 zł, więc na koniec miesiąca jest 4900. Ale odsetki na 4900 jest 108. Więc płacząc co miesiąc 100 zł, masz większy dług co miesiąc. Oto sprzedawcy nie powiedział. Powiedział, tylko płać minimalne raty. 50 zł, 100 zł, tylko płać minimalne. I będziesz długi do końca życia. A jeśli będzie mi trochę więcej, na przykład będziesz płacić 150 zł miesięcznie.
więc masz 5 tysięcy, płacisz 150, ale na koniec miesiąca jest odsetki 105. Więc podniesiłeś dług o 50 zł. Chociaż płacił 150. Na drugi miesiąc też płacisz 150. Odsetki są 104. Więc po 2 miesiące płaciłeś 300 zł, ale i umniejszone tylko 100 zł. Po 5 miesięcy płaciłeś już ile pieniądze? To jest dobre, matma. Po 5 miesięcy płaciłeś już 750 zł, tak? A mniejszyłeś tu po ile? Tylko 230 zł. Ten 5000 zł kredyt, jeżeli jest 150 zł miesięcznie, będzie 60 miesięcy, 4000 zł do posetki i ten cudowny kino domowy, który kosztował 5000, właściwie kosztuje 9000. Jeżeli nie musisz płacić coś gotówki, moja porada jest czekać. Odkładać pewną kwotę pieniądze co miesiąc. I po odkładaniu i zbieraniu czasu płacić gotówkę. Dlaczego? Bo numer jeden, jeśli płacisz przez pożyczenie pieniądze, cena jest wyższa. Wyższa o tej odsetki. I to pieniądze, które masz, musisz uzgodnić, że to nie jest twoje pieniądze. To jest Boże pieniądze. Bo każdy pieniądze, które otrzymasz, to jest właściwie jest od Boga. I Bóg nie lubi, kiedy marnujesz Jego pieniądze. I myślę, że Bóg niechętnie błogosławi, kiedy marnujemy Jego pieniądze. Więc lepiej wkładasz powoli, powoli i dać sobie pytanie, czy na pewno ja tego potrzebuję w tej chwili. Może to jest rzecz, której tak jest potrzebne, ale może sposób nie jest poleganie na banku, ale poleganie na Boga. Może sposób nie jest pożyczenie pieniądze od znajomych, ale modlenie się. Panie Boże, widzisz, że mam potrzeby. Proszę otworzyć drzwi, bo Bóg jest w stanie dać wszystko, co potrzebujesz, bez polegania na banki i na innych instytucji. Bo Boże cel jest, aby Ciebie błogosławić. I Bóg nie chce widzieć Jego dzieci niewolnictwo. Bóg chce, abyś był wolny, aby go służyć. Nie chce, aby dzieci Jego żyli w stres przez następne 12, 24, 60 miesięcy. Bo stres nie jest Boży plan dla was. Boży plan dla was jest wolność. Jeżeli używamy karty kredytowej i pożyczki, musimy dobrze policzyć, czy stać mi na to. Bo czasami ciągniemy karty i płacimy, i płacimy, i płacimy na karty i nie myślimy, a co później, gdzie będą miały pieniądze, aby to oddać. Ile z was ma jakieś karty kredytowe? Pokażę rękę. Ja pokażę mój portfel, sekundę.
Więc w tej chwili mam tylko 7, ale mam karty kredytowe. Bóg mnie zabrania, aby używać karty kredytowe. Ale musisz robić to w mądry sposób. Jaki jest mądry sposób? Mądry sposób jest używać karty kredytowe i nie płacić odsetki. Banki dają karty kredytowe i większość mają tak zwany okres łask. Że na przykład na 1 kupujesz coś, na 30 masz wyciąg i masz jeszcze 20 około dni, aby płacić. Jeśli płacisz całość do tego chwili, nie masz żadnej odsetki. I też to jest przyjmowane, że nie płaciłeś jakieś opłaty, aby mieć kartę kredytową, bo aby to też to jest koszt. Więc ja staram się, aby nie mieć karty, które muszą mieć roczne opłaty, tylko karty, które są bezpłatne. Używając pieniądze, karty kredytowej czy banki, to jest mądry sposób używania karty, jeśli nie będziemy płacić tej odsetki i inne opłaty. Ale czasami zdarza się, że człowiek nie płaci całość, tylko płaci ten podstawowe kwoty, albo jest spóźniony w płacenia całość. I myślimy, ale jestem tylko spóźniony jeden dzień czy dwa dni, nie będzie wielkiej odsetki. A czytałeś twoją umowę, czy nie, do końca? Bo człowiek myśli, że jeśli jestem spóźniony w raty tylko 3 dni, ja płacę odsetki tylko 3 dni. Ale to nieprawda. Jeśli spóźnisz płacenie karty kredytowej tylko jeden dzień, to anuluje ten 54 dni łaski. I płacisz za 54 dni plus te dni, które były spóźnione. Bo to jest pisane w prawie każdej umowie, że nie ma potem okres łaski. Płacisz za cały okres. Więc nie jest mądry płacić banki za nic. Jeżeli możemy sami pokładać pieniądze i płacić gotówkę później. Więc zalecam, korzystać z karty, jeżeli masz, ale płacić całości każdy rachunek, który przyjdzie do siebie, bo inaczej dużo odsetki. I tylko używać karty, jeżeli masz samokontrolę. Jeśli potrafisz powiedzieć tylko do takiej kwoty, bo taki kwotę mam, aby płacić. Biblia mówi, że człowiek nieopanowany jest jak miasto, które ma posłanie mury. Bóg chce, abyś miał samokontrolę. Bóg chce, aby korzystać jego pieniądze w mądry sposób. Ja dałem tylko informację. Ale co robić w tej informacji, należy do ciebie. Jeśli korzystasz z tej informacji, to jest mądrość. Jeśli nie korzystasz z informacji, to jest po prostu informacja. A więc decyzja należy do ciebie. Wejść głębszy i głębszy w długi, czy być wolny. Który mamy godzinę? Wolny czas. A więc robi mi to. Czy są jakieś pytania na temat długi, kredyt i karty kredytowe? Mam jakieś pytania? Może podnosić rękę. Nic. Dobra, no, robi mi. Jak wychodzić z długu? Czy to będzie? Mam seminarium na temat, jak wychodzić z długi, który prowadzą. Ale to nie jest planowane w tym razie. Są sposoby, aby wychodzić długi.
najpierw trzeba obciąć wszystkie wydatki, które są niepotrzebne, aby ponosić wpływy i potem większość ludzi mają więcej niż jeden dług. Czasami mają 3, 4, 5. Więc zawsze płacić dług, który mają najwyższe oprocentowanie. Więc zwykle to są karty kredytowe, które czasami mają nawet do 26%. Więc długi, które mają większe oprocentowanie, zawsze płacić pierwsze i zostawić ci, które mają mniejsze na ostatnie miejsce. Jeszcze inne pytanie? Dobra, więc robi mi przerwę na herbatę kawę. Teraz 10 minut przerwy, czyli spotykamy się według mojego zegarka 16:10, czyli 20. Jeśli ktoś potrzebuje konsultacji z panem